Lubię budować modele miast. Wiecie, kupić sobie trochę tektury, trochę drewna, wybudować sobie model jakiegoś tam miasta, które se postanowiłem akurat wymodelować albo zrobić replikę Warszawy na przykład. Pamiętam jak będąc małym dzieciakiem, mój pierwszy model to był model wsi, na której mieszkałem. Dosłownie tam parę domków niezbyt fajnie wyglądających, ale Najważniejsze, że domków z drewna zrobione, fajnie wszystko. I postanowiłem zrobić rzekę na drewnianym stole. <noise> Gdzie są drogi z papieru i domki z drewna. Chyba nie muszę mówić, jak to się skończyło. Yy, zniszczyłem cały swój model, cały, cały rok pracy. Do dzisiaj ronię łezka na ten temat. Ale to jest moje hobby. <noise> Nauczyłem się już nie robić rzek. To jest moje hobby. Budowanie modeli miast. Uwielbiam. Uwielbiam robić budynki, ulice. Nie umiem robić ludków, ale nie, nie potrzebuję mieszkańców w moich modelach. To są tylko modele. I mógłbym z tego zrobić kanał na YouTube. Tak, dosłownie kanał na YouTube. Mógłbym Nagrać cotygodniową serię filmików, jak buduje swój następny projekt Miasto Miliarda Ludzi. To nie jest nawet zły pomysł. Może kiedyś za to się zabiorę, ale. Dzisiejszy temat tego filmika to jest to, że hobby, na hobby da się zarobić. Powiedzmy, właśnie, yy, fascynujesz się językami. Możesz nagrać kanał na YouTubie, możesz nagrać filmiki, gdzie mówisz o języku powiedzmy chiński, bo chiński jest popularny, coraz bardziej popularniejszy sami. Nagrywasz o nauce języka chińskiego. To jest kanał specjalistyczny. Kanał, który skupia się na jednej specyficznej rzeczy. Jak, jeśli pamiętacie o moim filmiku, jeśli pamiętacie mój filmik o zarabieniu na YouTube, to wiecie, że specjalistyczne kanały, specjalistyczne tematy potrafią zarobić o wiele więcej pieniędzy niż takie ogólnikowe filmiki, które ja tworzę. I jak, jeśli ja bym musiał komuś dać poradę jeśli ktoś by chciał założyć kanał na YouTube, jeśli ktoś by mnie pytał o poradę, czy warto zakładać, co robić, jakiego typu materiały nagrywać, to proponowałbym mu skupić się na swoim hobby. Jeśli jego hobby, no Lego na przykład, albo też budowanie modeli, to niech nagrywa o tym. Niech zacznie od jednego filmiku tygodniowo, jak w moim przypadku robi model budynku. Albo zaczyna model wielkiego miasta i od tego zacznie. Wyświetleń może nie będzie mieć milionów, co jest mało prawdopodobne, ale każde tysiąc wyświetleń, jakie on będzie miał, będzie trzy, a może nawet i cztery razy bardziej opłacalne niż jakby nagrywał gameplaye. albo takie filmiki jak ja. Na YouTube. Znajdziemy każdego rodzaju filmiki. Właśnie od modeli, języków, Lego, yy, jakieś uniwersa nie wiem, Wiedźmina, Falauta, Warhammera, yy, szydełkowanie, jak tutaj sobie zapisałem. To wszystko to są hobby. I ludzie, którzy się tym fascynują, z fascynacji, nagrywają na ten temat filmiki. I na tym dobrze wychodzą. Są z tego zadowoleni, gdyż to jest ich pasja, to jest ich hobby. Mogą chce pracować na przykład, nie wiem, w sklepie i sobie tak dorabiać 11 dolarów na 1000 wyświetleń na przykład. Albo 7. Bardzo dobry pomysł na założenie kanału hobbystycznego. Jeśli chcesz już naprawdę zarabiać na tym YouTubie. Moje hobby, jak już mówiłem, to budowanie modeli. I może w przyszłości założę kanał gdzie będę budować modele. Ale do tego czasu robię to, co lubię, czyli po prostu filmiki. Robię taki, powiedzmy, prawie quasi program telewizyjny, dyskusyjny, który, który możecie zobaczyć w tvn nie po 21. Może nie 405-minutowy program, ale trzy razy w tygodniu macie takiego typu filmiki. Więc nieważne, jakie hobby posiadasz drogi widzu. Jeśli masz kamerę, bądź telefon, masz hobby, to kup sobie statyw i zacznij nagrywać. I wrzucać na YouTube. Gwarantuję Ci, że to się dobrze dla siebie skończy. Znajdziesz znajomych hobbystów, którzy interesują się dokładnie tym samym, co ty. Będą ci pomagać, a ty im. Twój kanał może wzrosnąć na popularności? Fantastycznie. Możesz na tym też sobie dorabiać. A kto wie, może nawet w przyszłości jakiś youtuber, co zaczął nagrywać, nie wiem, na temat rysowania, powiedzmy, może kiedyś powiedzieć, taki jeden mały youtuber nowogórski powiedział o hobby. Mnie zainspirował do tego, bym wykorzystał swoje hobby w malowaniu pornosów. Żeby założyć kanał na YouTube, gdzie na żywo rysuję nagie babki i nagie dągi. <grydy> Dziękuję bardzo za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szczególnie to zakończenie. <grydy> Jeśli coś się zmieni na temat mojego hobby, jeśli zacznę nagrywać filmiki na temat modeli, to oczywiście będziecie pierwsi, którzy będą o tym wiedzieć, więc się manko.